Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Kolejny wosk od widza, dziękuję bardzo. Dodo Juice Perfection Wax. I niuchamy. Wiesz co, tak coś tam czuć, że czymś jest oszukany, ale jakoś niespecjalnie, żeby tak jakoś wybornie. Nie no, czuć, że jest to wosk taki. Coś ma jakiś zapaszek. No nic, zobaczymy jak się będzie uwalniał. Dobrałem sobie pada do koloru wosku, żeby nie było. Teraz tak, przykleję tę siemkę tutaj na dole. Wiadomo jak przygotowane. Tydzień temu widziałeś film z Hydrophobic Wax. Nie wiem jak się sytuacja skończyła tutaj z tym na lusterku, jeszcze nie docierałem. Objadę całe auto, wtedy będzie wiadomo. Więc tu jedziemy z tasiemką, żeby sprawdzić trwałość wosku. Zobaczymy jak to usiądzie. Kolejna rzecz. Docieranko. Wiem co wezmę. Kawaliera? Bo mam jeszcze zerdy takie za je fajne. Nie, jeszcze się pobawię tutaj kawalierem. No zajebiste są te mikrofibry, naprawdę. No dobra, to co? Zakładam GoPro. I lecimy, a właśnie, jeszcze tylko sobie otworzę te drzwi, żeby, o jaki ja ciemny jestem, bliżej dzień. No tak, otworzę tamte drzwi, żeby nie zajechać woskiem właśnie na tamten panel i zobaczymy jak będzie z zabawą, jak będzie wyglądać zabawa z tym woskiem. No dobrze, słuchaj, mam nadzieję, że muzyki nie wyłapie YouTube, kurczę, bo byłoby mi bardzo przykro. Może trochę ściszę właśnie i będzie... O, niech sobie tak po cichutku plumka. No dobra, słuchaj. Pad boskiego robię raz, dwa. Przenoszenie. Takie se. Ale okej, okay, dobra, mam. Zresztą całego pada, a co to? Czy to kurde nie apteka. Okej. Okay. To co, lecimy. Cały panel! Aplikacja? Spoko. Nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. Mam nadzieję, że będziesz to też widział tak jak ja widzę. Tak, fajnie, przyjemnie. Tu muszę uważać, bo tam już leży wosk. I lecimy dalej. Ale brakuje mi tego wosku. Trochę mi go brakuje. O, tak zrobimy. Wezmę więcej. Może postawimy latareczkę. Żebyś też widział, co jest grane. O, i teraz będziemy razem widzieć. Jeżeli chodzi o aplikację, słuchaj, wiesz co, jest tak troszeczkę opornie. Nie ma dramatu oczywiście, nie ma dramatu. Jest troszeczkę opornie, ale do przeżycia. Są woski, które aplikuje się lepiej. Dobra, i lecimy dalej. Tam, tarararam. Tak, jak załapię miejsce, gdzie jeszcze nie ma wosku, tak troszeczkę staje dęba. Zobaczymy, czy uda mi się taką ilością cały panel wysmarować, a podejrzewam, że mi się uda. Temperatura u mnie 20, prawie 5 stopni. Tu już nie wiem, a nie, czuję, gdzie mam wosk, a gdzie nie. Tam, gdzie już gdzie aplikowałem, jest mega ślisko. Tu, gdzie także łatwo nawet nie trzeba patrzeć, kurczę, na latarkę. Na ten, latareczką, bo od razu czujesz, gdzie wosk siedzi, a gdzie nie. Nie no, kurczę, wydajny jest na maksa, zresztą też zdrowo go szarpnąłem. Żeby nie było, okej. Czy będziemy robić linie wzdłużne? Nie. Sprawdzimy, czy wszędzie mamy zaaplikowane. Słuchaj, wszędzie. Z tego, co tu widzę, idealnie, wszędzie. No dobrze, słuchaj, to co? Robię tak. W
włączam stoper standardowo. Tego nie chcemy. Chcemy stoper chcemy. O, wróć. Cyk i cyk. Dobra, lecimy i teraz tak. Od razu już na dzień dobry sprawdzę. Ło, tłusto. Słuchaj, myślę, że 2 minutki. 2:40, słuchaj. I co my tu mamy? Cały czas tłusto. No nic, sprawdźmy. Zobaczmy, co się będzie działo przy docieraniu. Bardzo jestem ciekawy. O, tak będziesz pewnie też dobrze widział, tak jak ja. O, panie. Wow. No, o kurde. Ach, woski to woski. Ej. I niech mi ktoś powie, że powłoka będzie miała lepszy połysk. Ja już tu widzę, że jest tak wyjebanie w kosmos, że... Ale szkło. Jaram się. Po prostu się jaram. Zajebiście. Słuchaj. O, i teraz tak. Poczułem delikatny opór. Wjeżdżam na cały panel. Zobacz. Zero masów. Zajebisty. Nie wiem, od kogo dostałem, ale bardzo ci dziękuję. Wiedziałeś, co dziadzi wysłać. Czy może gdzieś na evencie dostałem? Nie mam pojęcia, nie wiem. Nie wiem, gdzie dostałem. Oj, oj, oj. Słuchaj. Bajera. Naprawdę bajera. Tam, tarararam, tarararam. W ogóle się... Ta mikrofibra tutaj nie zmęczyła. Nie było czym. Odwracam ją. Będzie na następny wosk. Opsa. Dobra. Słuchaj, jakby ci to powiedzieć. Mega szybki szczał. Pyk. No, tu wydobycie ziarna jest zajebiste. Tutaj już widzę, że połysk jest zajebisty. 2 różne woski. Przyciemnienie. Kurde, jakby coś... Nie, bardziej szkiełko. Jest niby, minimalnie, ale moim zdaniem bardziej szkiełko. Słuchaj, co mam ci powiedzieć? No, rewelacja. Po prostu przejechałem i już. I po wszystkim. 2,40, 25 stopni niecałe. I zero smugi, nic kompletnie, jedno przetarcie. No i tak powinno się właśnie. Takie woski to jest coś pięknego. Aż miło taki wosk położyć. Kurczę. 1, 2, 3, 4, coś tam. Jeszcze raz poszukam zapachu. Dobra, nie ma co, bo tak jak widziałeś, przeskakuję na aparat. Bomba, rewelacja, naprawdę, mistrzostwo. Coś pięknego, tłuściutko. Aplikacja może nie jest jakaś rewelacyjna. Nie jest źle, oczywiście nie jest źle. Są woski, które aplikują się łatwiej. Tutaj, znaczy to nie jest, nie, żeby nie zabrzmiało tak, że jest dramatycznie. Nie, jest rewelacyjnie. Ale nie jest idealnie. O, może tak. W skali 1 do 10 powiedzmy, że jest 8. Czyli bardzo dobrze. Teraz tak, uderzenie, słuchaj. No to tutaj moim zdaniem bardziej w szkło niż w tamtym wosku. Pomimo, że minimalne przyciemnienie takie widzę, kurczę, troszeczkę. Ale to może być złudzenie też. Wszystko się okaże na zewnątrz. Docieranie. No i tu się zaczyna poezja. Mistrzostwo, naprawdę. Tutaj przez moment poczułem taki delikatny opór, ale to kurczę, tak można... O, tu jeszcze delikatnie zostało. O, już. Takie kurczę, naprawdę, no... Tak, przez moment tylko taki był opór w tym miejscu i już. I to jest wszystko. I... Jedno przeciągnięcie i wosk zebrany. Zero mazów. Kompletnie nic. Zajebiście. Naprawdę zajebisty wosk. No dobrze, słuchaj. No co będę ci opowiadał cuda o wosku, kombinował, sztucznie nabijał minuty. Zapach nie jest wybitny. Aplikacja jest 8, jeżeli w skali chodzi do 10. Docieranie dycha na 10 na 10. Naprawdę. Docieranie jest bajka. Teraz kwestia tylko trwałości, uderzenie, moim zdaniem szkiełko, już wygląda to bardzo fajnie. Na końcu filmu
zaproszę cię właśnie, raczej będę starał ci się pokazać w cieniu i w słońcu. Jeżeli się nie uda w słońcu, to tylko w cieniu. A w propozycji filmu na końcu będę chciał ci pokazać cropling i test trwałości, o ile, raczej tak czy tak, test trwałości. Jeżeli będzie siedział, to będę go oczywiście kontynuował, bo film pojawi się listopad. Jakoś tak. To tak, że przed zimą, zima. Zobaczymy. No dobra, słuchaj. Jeszcze raz dziękuję za wosk. Fenomenalny. Z mojej strony wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć! Super. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra.